Panie i Panowie, oprócz do tych dwóch wspaniałych referatów chciałbym tylko dopowiedzieć takie bardzo krótkie kwestie. Mieliśmy w II Rzeczypospolitej dwa polskie miasta, gdzie procent Polaków był największy. Na pewno Państwo zgadniecie. Było to oczywiście Wilno i Lwów. W Wilnie mieszkało 2% Litwinów, nawet policzalnych 1300, w Lwowie ich trochę więcej było, 2,5%. Ktoś pyta się, jakie prawa mamy do Kresów Wschodnich, a szczególnie do Galicji, do Wołynia. No takie po prostu, że to było wiano, które otrzymał Kazimierz Wielki od Jerzego Trejdonowicza. Taka była wtedy, powiedzmy sobie, rzeczywistość nabywania, przekazywania wiem. Oni zostały zagospodarowane, utrwalone. Ktoś mi się zapytał, a dlaczego właściwie taka silna po prostu tam polskość była na tych ziemiach? Otóż te ziemie były repolonizowane w latach 1821-23, kiedy Adam Czartoryski był ministrem tych guberni zachodnich i też kuratorem. Nastąpiła repolonizacja właściwie Kresów. Stąd też ta polskość została tam bardzo umocniona i jakby wykorzenienie jej stało się bardzo trudne. Ale chciałbym zacząć nieco inaczej. Proszę Państwa, w 1973 roku ukazała się taka książka Antoniego Szczęśniaka i Władysława Szoty, Droga donikąd, działalność organizacji ukraińskich nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce. Wydało to Ministerstwo Obrony Narodowej. Ta książka, ponieważ ambasada radziecka zainterweniowała szybko, ktoś ją zdążył przeczytał, została zaaresztowana. No i oczywiście wydawnictwo chciało jakoś ją jednak sprzedać, znaleziono po prostu formułę, tylko do celów naukowych. Więc oczywiście wtedy pracowałem w Zakładzie Historii Ruchu Ludowego, polecieliśmy z listą pracowników z uzasadnieniem, że to książka i dosłownie ostatnim rzutem tą książkę zdołałem kupić. Właściwie było to jakby pierwsze takie podstawowe kompendium wiedzy oparte o dokumenty. I jak się w tą książkę wgłębia, to oczywiście wychodzą tam bardzo mocno inspiracje niemieckie i radzieckie tego, co się działo właściwie na Kresach Wschodnich w czasie wojny. Otóż odziedziczyłem w Zakładzie Historii Ruchu Ludowego biurko po Janie Nowiak-Waku Stanisławskim, komendancie 9 okręgu. Lwowskie, Stanisławowskie i Tarnopolskie. Województwo? I otóż, proszę Państwa, nad tym biurkiem wisiał portret Jana Zygmunta Brumla, komendanta 8 okręgu batalionów łódzkich. Wtedy właściwie jako młody, nieopierzony historyk dowiedziałem się o tragedii tego poety, dowódcy wspaniałego Polaka, syna dwóch narodów polskiego i ukraińskiego. I wtedy wyobraźcie sobie Państwo, że w gmachu na Grzybowskiej pracowało gdzieś połowa ludzi pochodzących właśnie z Kresów Wschodnich. I to była, powiedzmy sobie, Wielkopolszczyzna i Białoruś i właśnie Galicja, którzy z sobą nieśli ogromną wiedzę oczywiście i brzemię tego, co się działo. To byli wszyscy ci, którzy w okresie międzywojennym współpracowali z Ukraińcami, tworzyli wspólne organizacje polityczne, Stronnictwo Ludowe, ale także Centralny Związek Młodej Wsi Sierp, Uniwersytety Ludowe. Na Wołyniu, poza oczywiście osadnictwem wojskowym, bo ich Ukraińcy osadników
nie robili, była właściwie idealna sytuacja w stosunkach polsko-ukraińskich. Były mieszane małżeństwa, małżeństwa w ogóle nie było oczywiście tych konfliktów. Ale oczywiście ten kolportaż rewolucji był też ze wschodu i oczywiście z zachodu. Z zachodu także tam, gdzie w ośrodkach w Niemczech, ale także w Czechosłowacji szkolili się właśnie nacjonaliści. I pracował wtedy w tym budynku Kazimierz Banach, który był delegatem rządu na wojnie, który wydał w 1966 roku książkę o batalionach chłopskich i później przyznał mi się do jednej rzeczy. Mówi tak. Nie ujawniłem w tej książce nazwisk Ukraińców, którzy ze mną współpracowali i którzy byli w strukturach batalionów chłopskich. Nie mogłem narażać ich na represje. I oczywiście była to jakaś mądrość wyniesiona właściwie z tych wydarzeń, powiedzmy sobie, strasznych, bo kiedy w 2004 roku z inicjatywy pułkownika Jana Ilińskiego zorganizowaliśmy na Grzybowskiej konferencję pod patronatem Janusza Wojciechowskiego, to dostaliśmy gniewny list od Stowarzyszenia Kulturalnego Ukraińców, w których znalazło się jedno zdanie, które było, powiedzmy sobie, bardzo trudne w ogóle do zrozumienia. A mianowicie pisano, że oni nie życzą sobie, żebyśmy wymieniali nazwiska Ukraińców, którzy pomagali Polakom, ponieważ dla obecnego narodu ukraińskiego to są zdrajcy. No więc oczywiście odpisaliśmy na to, ale oczywiście obecne czynniki, Wojciechowski nie odpisał tego właśnie listu. Proszę Państwa, pierwsze wyzwolenie, tak zwane 17 września 1939 roku Kresów Wschodnich doprowadziło do trzech wielkich deportacji. Określa się, że około 1750 tysięcy obywateli państwa polskiego zostało wywiezione na wschód. Następne wyzwolenie w 1944 roku rozpoczęło ogromny proces repatriacji ludności tej, która pozostała. Natomiast ta depolonizacja Kresów Wschodnich jakby odbywała się takimi etapami. Ten etap najbardziej tragiczny to były właśnie lata od 1939 do 1947 roku. Nie 1944, dlatego że my do tych strat Wołynia i Galicji Wschodniej musimy też doliczyć cztery, kiedy Armia Czerwona pomarszerowała na zachód. Wtedy jakby odbudowało struktury swoje ukraińskie państwo podziemne i była taka sytuacja, że w dzień rządzili NKWD, Rosjanie, ale w nocy Ukraińcy w ogóle tutaj. I proces właśnie wtedy jakby dalsze niszczenia wsi polskich odbywał się, szczególnie na Podolu. Jest wspaniała książka Władysława Kubowa, który właśnie opisał te wydarzenia w Berezowicy Małej, bo wtedy była taka sytuacja, no poszli do wojska właściwie, zostali tylko dzieci, mężczyźni, starcy na tą bezbronną wieś uderzyła po prostu wtedy sotnia i doprowadziła. Czy to było w dziejach pierwsze takie ludobójstwo? Otóż nie, proszę Państwa, w 1768 roku podczas powstania Gonty Żeleźniaka w Humaniu tylko wymordowano około 20 tysięcy Polaków, Żydów i Unitów, a w sumie zginęło około 200 tysięcy. Działo to się oczywiście podczas Konfederacji Barskiej. Kiedy Rzeczypospolita wtedy liczyła 730 tysięcy kilometrów i 12 milionów ludności, to ta liczba 200 tysięcy była liczbą naprawdę ogromną. Proszę Państwa, dosłownie
kilkanaście zdań na temat tego, co jakby zaczęło się na Wołyniu i przede wszystkim na Wołyniu. Otóż ludobójstwo niemieckie i sowieckie dokonywane było na Wołyniu wyłącznie przez wyspecjalizowane zbrodnicze formacje mundurowe. Po stronie niemieckiej przez tajną policję Gestapo i policję porządkową ORPO, po stronie sowieckiej przez NKWD. Zdecydowanie inaczej przedstawiała się sytuacja, jeśli chodzi o ludobójstwo ukraińskie. W tym przypadku obok dominującej scenę banderowskiej ukraińskiej powstańczej armii i konkurencyjnych formacji burbowców i melnikowców oraz stworzonej przez Niemców w drugiej połowie 1941 roku ukraińskiej policji uczestniczyły w nich również dziesiątki tysięcy lokalnych ukraińskich chłopów, tak zwanych SKW, czyli w oddziałach samoobrony, które w praktyce stanowiły pomocnicze dla UPA oddziały ludobójstwa. SKW były to rodzaj ukraińskiego pospolitego ruszenia. Były to cywilne bandy, oddziały uzbrojone w siekiery i widły. Towarzyszyły im czasem kobiety, wyrostki, a nawet dzieci zajmujące się masowym rabunkiem mienia, podpalenia i dobijania Polaków. Czy teraz Państwo można zrozumieć po prostu, dlaczego w społeczeństwie ukraińskim, powiedzmy sobie, jest gloryfikacją? Bo ci jakby główni upowcy, którzy walczyli z bronią, wyginęli. A ci jakby członkowie SKW po prostu ocaleli, przeżyli i oni właściwie pamiętają, oni czują poczucie po prostu winy, ale nie chcą się z tą winą, powiedzmy sobie całkowicie rozstać. Otóż proszę Państwa, gdybyśmy powiedzieli, czym była UPA, była to najbardziej zbrodnicza formacja, ponieważ tworzyły ją struktury kadrowe batalionów Nachtigal, Roman, Roland, 201 Pułku Piechoty Policyjnego, które były tak krwawymi formacjami, że 201 Pułk Piechoty został w 1942 roku rozwiązany przez Niemców i część żołnierzy miała nawet pod sąd postawić. Oni uciekli po prostu do tego, do lasu. Więc kadry były wyjątkowo po prostu nastawione na tą zbrodniczą działalność. Od 1942 roku działalność OB na Wołyniu kierował Dymytro Kleczkowski, Kłym Sawur. Duży wpływ na decyzję Kłyma miał Iwan Ładwyńczuk-Dubowy, kierujący OB na południowo-wschodniej Wołyniu. Na tym terenie na początku lutego 1943 roku sformułowano zbojówek OB, tak zwaną pierwszą sotnię UPA Krycia Peregrinika, która 7 lutego 1943 roku przeprowadziła pierwsze akcje. 9 Ukraińcy uderzyli na wieś Parośl, mordując 176 mieszkańców. Wykorzystali do tego mundury partyzantki radzieckiej, udając partyzantów, wieś ich oczywiście przyjęła, nakarmiła, później w nocy zostali wymordowani. Często będzie UPA właśnie wykorzystywać tą formę właśnie zaskoczenia poszczególnych. Nie mówiąc o jakby całej tej sytuacji narastania tego konfliktu, otóż ze strony polskiej rozpoczęło się jakby przeciwdziałanie. W 1943 roku istniało na Wołyniu 15 baz samoobrony, w których skład wchodziło 95 placówek. Co robiło państwo podziemne? Nic nie zrobiło dla Wołynia. Kazimierz Bana, który pojechał i spotkał się 3
3 marca z komendantem głównym Armii Krajowej. Ten przyobiecał oczywiście pomoc. Przyobiecała pomoc Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego i Komenda Główna BH. Miało wysłać specjalny oddział partyzancki. Bo Banach mówił, nie damy rady, tym bardziej, że miał swoją specyfikę. Był odcięty granica od generalnego gubernatorstwa. Jeszcze funkcjonowała stara granica polsko-rosyjska, mimo to, że był to komisariat rejs Ukrainy. I właściwie praktycznie dostanie się przez Bug było dosyć trudne, dlatego że ta rzeka stanowiła jakby taką linię po prostu przechwytywania niemieckiego band, jak oni to właśnie nazywali. Mój tutaj kolega ze studiów, Borys Borysiak, podejmował tę problematykę w swojej pracy i magisterskiej, i doktorskiej. Otóż, proszę Państwa, to co się stało w 1943 roku, trzeba widzieć, powiedzmy sobie, w kontekście wydarzeń i międzynarodowych, i pewnych po prostu niemieckich działań. Lipiec 1943 roku, który jest miesiącem apokalipsy wołyńskiej, jest też miesiącem, gdzie Niemcy przeprowadzili najwięcej zbrodniczych pacyfikacji na terenie Generalnego Gubernatorstwa. To właśnie 12 i 13 lipca dwukrotnie została spacyfikowana wieś Michniów. Prawie 208 mieszkańców, kobiety, dzieci, starcy zostali wymordowani i spaleni. I później ta fala poszła po całej Polsce. I następnie, kiedy rozpoczęło się to krwawe żniwo na Wołyniu, to Niemcy rozpoczęli akcję Werwolf na Lubelszczyźnie. Ściągnęli dwie dywizje SS, siły pomocnicze, policyjne i zaczęli oczywiście wysiedlać i niszczyć polski ruch oporu. Czyli znów jakby Wołyń został kompletnie odcięty i nawet ani Armia Krajowa, ani oczywiście państwo podziemne nie było w stanie właśnie pomóc. Ten dramat rozpoczął się od 18 kwietnia, kiedy 4 tysiące ukraińskich policjantów poszło do UPA. I wtedy jej właściwie siły zostały bardzo mocno wzmocnione. Pierwsze uderzenie po prostu miało miejsce z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek i Wielką Sobotę przed Wielkanocą. Ten tragiczny bilans liczbą 600 mieszkańców był. Natomiast w czerwcu 1943 roku dowódca UPA na Wołyniu, Dymitro Klaczkowski, który sam przekazał tajną dyrektywę w sprawie całkowitej, powszechnej, fizycznej likwidacji ludności polskiej. Właściwie do 1989 roku mówiono, że właściwie nie było żadnego rozkazu, że praktycznie nakłaniano ludność polską, żeby ona tylko opuszczała te tereny i przenosiła się na teren Generalnego Gubernatorstwa, co nie było takie łatwe, bo po prostu Niemcy nie pozwalali. I otóż struktury państwa podziemnego w ogóle nie były przygotowane po prostu do tej akcji. Tym bardziej, że Wołyń wiosną 1943 roku stał się główną bazą sił zbrojnych ukraińskich nacjonalistów, których około 1000 z Galicji właśnie przeszło na ten teren, wzmacniając siły UPA. Obawiano się, że Ukraińcy mają w ręku pochodnie i w każdej chwili zapalą proch. Władze podziemne z największą troską śledziły rozszerzanie się masowych rzezi Polaków. Aby im zapobiec, delegat rządu RP na Wołyń, Kazimierz Banach, zdecydował się na desperacki krok. Podjęcie rozmów z UPA.
wydelegował na nie komendanta BH na Wołyń porucznika Jana Zygmunta Rumla, Krzysztofa Porębę i jego oficera do zleceń specjalnych, podporucznika Krzysztofa Markiewicza Czarka. 9 lipca udali się oni do sztabu UPA. Wcześniej oczywiście uzyskali tak zwany list żelazny, że mogą bezpiecznie dojechać. Rumel zgodził się na propozycję Banacha, gdyż zdawał sobie sprawę z zaistniałej sytuacji. Z drugiej strony nie umiał się pogodzić z tym, że dwa tak drogie jego sercu narody stanęły do bratobójczej walki. Uważał, że tylko osobiste spotkanie z dowódcami UPA może złagodzić konflikt i zapobiegnie dalszym zbrodniom. Do rozmów jednak nie doszło. Nazajutrz zostali oni okrutnie zamordowani przez rozerwanie końmi w Kustyczach koło Turzyska. Śmierć parlamentariuszy była wstrząsem dla Banacha, ludowców i miejscowej ludności. O tym będzie Kazimierz Banach pisał w specjalnym raporcie 7 października 1943 roku, który złoży delegaturze rządu na kraj, gdzie powie, że niemożliwe jest rozładowanie konfliktu polsko-ukraińskiego, że trzeba wysłać tam kilkanaście silnych oddziałów, że Armia Krajowa i Korpus Bezpieczeństwa musi włączyć się do czynnej obrony. Ale też mówił, że żeby zakazać nienawiści, zakazać akcji odwetowych, bo one nic nie dały. Chciałem jeszcze dosłownie kilka zdań poświęcić Janowi Zygmuntowi Rumlowi. Jeden z uczestników tych wydarzeń, Henryk Rozbart, tak wspomina spotkanie z Zygmuntem Rumlem w Włodzimierzu, tuż przed jego wyjazdem na rozmowy z przywódcami ukraińskimi. Bardzo dobrze go pamiętam, był starszy od nas. Bardzo pięknie mówi o naszych obowiązkach, o konieczności walki, odwadze, poświęceniu. Wtedy dowiedziałem się, że Poręba był poetą. Pojechał z Warszawy na pojednawcze rozmowy z przywódcami ukraińskimi. Było to w szczytowym okresie rzezi i byliśmy głęboko przekonani, że nie istnieją realne szanse na porozumienie, wspólną walkę przeciwko Niemcom. W moich oczach pozostał obraz wspaniałego człowieka, bohatera, dobrowolnie idącego na pewną śmierć. Śmierć Zygmunta Rumla, jak jego życie, zawiera w sobie wiele niejasności pytań, na które nie ma dotąd odpowiedzi. Jego koledzy szukali prochów jego przez wiele, wiele lat. Nie znaleźli. Według wspomnień Teofila Nadratowskiego, ówczesnego mieszkańca Radowicz, 7 lipca 1943 roku Rumel w drodze na rozmowy zatrzymał się u rodziny Leśniewskich Radowicza. Razem z nim przybył przedstawiciel delegatury Krzysztof Markiewicz, który był jednocześnie oficerem do zleceń specjalnych. Jechali, wspomina Nadratowski, na rozmowy podobno z dowódcami zgrupowań UPA. Chodziło o powstrzymanie mordów na niewinnej ludności polskiej. Organizowała się samoobrona, ale Rumel i inni ciągle wierzyli, że można się dogadać. Nie wolno przelewać bratniej krwi. U nas, ludzi ciężko doświadczonych, nikt w to nie wierzył. Wszyscy odradzali, przestrzegali. Odświeżyli mundury u Leśniewskich, bo byli w polskich mundurach z oficerskimi dystynkcjami. Oni już nie wrócili, ale jeszcze nas ostrzegli, żebyśmy szukali ocalenia w bazie samoobrony w Zasmykach. Inne ważne szczegóły podaje w swojej relacji Stanisław Lemański, mieszkaniec Wód Osowskich. Po pierwszych próbach nawiązania kontaktu ze sztabem UPA Rumel pojechał do naszej wsi, to miało miejsce 8 lipca, Wód Osowskie to wieś w pobliżu Radowicz, tu spędził ostatnią noc. Mówiliśmy, namawialiśmy, żeby już więcej się do nich na te niby rozmowy nie szedł. Mówiliśmy, to się musi źle skończyć. On chyba czuł, co go może spotkać, ale powiada, rozkaz to święta rzecz. I nie powrócił. Podobno koniami go rozebrali tam w jakiejś wsi Kustycze. Maria Lemańska, żona Stanisława, podaje, jeszcze sam nas przestrzegał. Zostawił przed sobą ułożoną modlitwę. Nauczyłam jej dzieci. Modlitwa Rumla.
bądź wola Twoja, ale nie może być wolą Twoją, by mord i krwawe rozpasanie rządziło światem. Spraw, by za wolą Twoją opustoszały więzienia, by leśne doły przestały zapełniać się trupami, by szatan ucieleśniony w człowieku nie świstał nad głowami naszymi biczem grozy. Ta modlitwa ma aktualny charakter. I już ostatnie dwa zdania, 11 lipca 1943 roku, kiedy parlamentarzyści razem z woźnicą Dobrowolskim zostali zamordowani, tego samego dnia ukraińska powstańcza armia uderzyła na 167 miejscowości. Zginęło około 10 tysięcy Polaków. Tylko w kościołach w takich miejscowościach Podlick, Kisielin, Krynów, Chryniu, Swojaczów zamordowano setki tysięcy osób, nie szczędzono dzieci celebrujących mszy księży. Niedziela 11 lipca 1943 roku zyskała ponurą sławę krwawej niedzieli wołyńskiej apokalipsy. I ostatnie zdanie. Otóż kiedy Rummel został zamordowany, sam zginął, ale jego matkę i siostrę ocalił Ukrainiec. Może więc wiara Zygmunta, ludzką dobroć, niezależnie od narodowości, nie była taka naiwna. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałbym zaprosić tych wszystkich, którzy by chcieli w poniedziałek o godzinie 11 zjawić się w Sejmie Rzeczypospolitej w sali kolumnowej na dalszą część jakby naszych rozważań i konferencji i na projekcję filmu o Wołyniu Smarzewskiego. Jeśli Państwo się zgłosicie na biuro, nie potrzeba, na biuro przepustek bezpośrednio do wejścia A, tam będzie czekał na Was dyrektor biura Stanisław Brzuska, wpisze Was na listę i będziecie mogli wejść i obejrzeć ten film. Przynajmniej część jego, która została przygotowana. Dziękuję bardzo za uwagę.